A już teraz zapraszam was na mały szpacer, taki wirtualny, bo żeście się trochę nasiedzieli, to się poszpacerujemy. Notowanie listy szlagierowo LSS Radia Sud już teraz przed wami. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś o 364. notowaniu radiowej listy szlagierowo. Proszę posłuchać, jak wygląda gorąca top 10, a na liście troszkę zmian, aż 4 spadki, 2 nowości, 3 szlagiery, które poszybowały w górę i jeden, który pozostał na swoim dotychczasowym miejscu, ale teraz więcej. Na miejscu 10 nowość Magda, Miłość najpiękniejszy dar. Miejsce 9 to również nowość Damian Cholecki, Granica. Na 8 spadek Paweł Sobota i Witamina, Kasa Misiu Kasa. 7 Brygida i Robert Łukowski, Mi Amor, to szlagier, który pnie się w górę. Niestety spada szlagier Bernadety Kowalskiej, Jo jest Dziołcha, w tym tygodniu na 6. Również spadek na 5. Tim Fabian, Zostań proszę. A na 4. Piotr Weszter, Za tobą pójdę na koniec świata. Ten szlagier również zanotował spadek. W górę natomiast pnie się Chris Oxford Duo, Fajnie, że cię znam. Bez zmian na 2. Sylwia Drzewiecka, Anioł z Diabłem. I miejsce 1. I w górę duet Karo, Piękny Sen. I tak w całości wygląda 364. notowanie. Ja dziękuję Państwu za uwagę, pozdrawiam i do usłyszenia już za tydzień. To była oczywiście Joanna Kaczarowska. A do głosujących na szlagier top 10 mamy nagrody. Bilety z wstępu na koncert Dzień Matki z listą szlagierową LSS 23 maja w Ostrzeszowie. Sponsorem nagród jest nadawca Radia Sud 101,7 FM w Kępnie. To, że Rostomili, teraz ważna informacja dotycząca koncertu z okazji Dnia Matki 23 maja w Ostrzeszowie. Prosimy was o gest dobrej woli i wsparcie w postaci niezwracania zakupionych biletów na koncert oraz o taką troszkę odrobina cierpliwości, bo nastąpi zmiana tego terminu. W nowym terminie oczywiście będziecie mogli razem z nami się bawić, a o tym terminie zostaniecie też przez nas poinformowani. A za ten gest dobrej woli bardzo wam dziękujemy. Yeah.
Toż Rostomili, teraz wygodnie się siednijcie, czymcie się feze laci i foteli, bo może was z tych laci lekko wyrwać. A to wszystko za sprawą szlagierowo-koncertowo i to z humorem, bo o ten dobry humor chodzi. A jak dobry humor, to o niego zadbają Mirek Jędrowski i Darek Niewódek. Ten pierwszy opowie o znaczeniach tablicy SO, a Darek no, spróbuje się przychlebić chyba trochę teściowym. Znaczy, zwykle jest tak, że o teściowych wyda się tylko brzydkie dowcipy albo bardzo brzydkie. I pytałem Mirka, Mirek, powiedz coś o teściowej. On mówi, słuchaj, nie mogę nic powiedzieć, bo same dobre rzeczy mi się przychodzą do głowy. No to, mówię, to szkoda, ale ja za to wypełnię to, słuchajcie, dowcipem o teściowej. Nie wiem, czy znacie mój ulubiony dowcip, ale pewnie znacie, bo to stary dowcip jest, miał 100 lat. Jak znacie, to udawajcie, że nie znacie, dobrze? Śmiejcie się, dobrze? Mogę na to liczyć? Pukanie do drzwi, zięć otwiera drzwi i mówi: o, mamo, dzień dobry. O, dzień dobry, zięciu, dzień dobry. Na długo mama do nas przyjechała? No, dopóki wam się, zięciu, nie znudzę. Jak to? To nawet na herbatę mama nie zostanie. Ty, wiesz co, ja ci muszę powiedzieć tak, to się nawet mama tyju nie napije. No słuchaj, ale to są goście z Zagłębia też, wiesz, przyjechali, twoi fani. Ja muszę być dwujęzyczny, wiesz? Bardzo dobrze. Słuchajcie, nie ma granicy na Brynicy, jak tak słyszał ostatnio. Nie ma, bo my tak. Słuchaj, my są ambasadorzy tej sprawy, żeby przeciepać te mosty przez tą Brynicę. Tak jest. A ostatnio patrzę, Darek też tak idzie do teatru i mówią, co on to robi, nie? Dlatego, a on w takiej koszulce tu pisze SO, tak, ta rejestracja, nie? I mówią, co to tyś tu ma? A on tu ma napisane Śląsk oczywiście. Mirek Jędrowski. Panie Darku, za takie przychlebianie się teściowym, to u mojej teściowej byłaby w niedzielę rolada z nicią. Na pewno. Życzę powodzenia. Dobrze, ale to już wiemy, że SO na tablicy rejestracyjnej to też nic strasznego. Proszę Państwa, każdy z nas był w naszym kurorcie, a mi kolega opowiadał, słuchaj, Krzysiek, ja był kiedyś na wczasach w Zakopanym i Jorzek musiał iść do lekarza, i Jorzek poszedł do lekarza i Jorzek stał w tej poczekalni i taki baca przede mną w los i się drzwi nie domkły i ja słyszał ta rozmowa bacy z tym doktorem. Ludzie, ona wyglądała tak. Baca włazi do doktora w Zakopanym i go do doktorze, jako jest najbardziej zaraźliwa choroba na świecie. Ten lekarz się tak podropał, bo go wie, no baco, według mnie to jest chyba najbardziej zaraźliwo AIDS. Baca się tak wejrzał go do doktorze, to ja chcę być na ta choroba zarażony. Ale lekarz go do baco, jak ja wam te zarazki szczyknę, to wy mi za pół roku z tego świata zejdziecie. Baca go do jomu, dudki, opłaca, ja chcę być zarażony. No to klient, nasz pan, lekarz szczyknął te zarazki i słuchajcie, baca już wyłazi z tego gabinetu, ale ta lekarska ciekawość nie dała mu spokoju, go do baco, poczekajcie, zdradźcie mi ten sekret, czemu wyście chcieli być zarażeni na tego AIDS-a? Baca się obrócił na nodze i go do tak. Doktorze, bo to jest tak, jak ja jest zarażony na AIDS-a, to ode mnie zarazi się moja baba. Jak moja baba jest zarażona na AIDS-a, to od niej zarazi się wójt. Jak wójt jest zarażony na AIDS-a, to od niego zarazi się jego baba. A jak jego baba jest zarażona na AIDS-a, to od niej zarazi się komendant policji. A na tym skurczybyku mi najbardziej zależy. Także słuchajcie, wiecie jak to kiedyś godą świętej pamięci ksiądz Tischner, że są w życiu trzy prawdy. Święto prawda, ino prawda i... No wiecie co, to wyście góralsko prawda. Dziękuję pięknie. A jednak ludzie złowistni umią troszkę być, nie? Jakby na to nie wejrzeć. To tak ze szlagierowym przymrużeniem oka. A teraz zaprosimy was na trzecią prawdę życiową. Dobrze wiecie jako. Po góralsku, góralski szlagier, zatańcz ze mną pod górami, kapela Ogórki. Po różnych miejscach przechodzę co dzień, z pełnych wrażeń mój los składa się. Bo życia gaz jest dana mi, co już minęło, wiem do dziś. A to co będzie, weź posłuchaj, powiem ci. Zatań ze mną chociaż raz pod górami, tutaj właśnie.
mnie chce cię zabrać, miła ma. Niechaj góry bawią się razem z nami. Niech ten taniec, ten nasz taniec ciągle trwa. Chciał uciec gdzieś w daleki świat, to wiem, że nigdzie nie będzie mi tak. Bo tylko tutaj myślimy, ze wszystkich miejsc spychają mnie, by pod górami z tobą szczęściem cieszyć się. Zatań ze mną chociaż raz pod górami. Tutaj właśnie chcę cię zabrać, miła ma. Niechaj góry bawią się razem z nami. Niech ten taniec, ten nasz taniec ciągle trwa. Kochalny wiatr melodię nam gra, góry swym płaszczem nas chronią od zła. Dlatego uwierz słowa te i zechciej dać namówić się na jeden taniec pod górami, proszę cię. Zatań ze mną chociaż raz pod górami. Tutaj właśnie chcę cię zabrać, miła ma. Niechaj góry bawią się razem z nami.
Radio Sud to za nami, a teraz rajza po śląsku, bo przed nami top 10 Radia Fest. Gorąco i serdecznie witam wszystkich widzów Listy Śląskich Szlagierów w telewizji NTL. A teraz już mamy dla Was informacje o tym, jak wyglądała ostatnia dziesiątka w notowaniu 76. Listy Śląskich Szlagierów na antenie Radia Fest. Na miejscu 10 Zbyszek Lemański, Nawet we śnie o Tobie marzę. Na miejscu 9 Jacek Silski, Przytul mnie. Na miejscu 8 Blue Party, Zabujamy w Tobie. Na miejscu 7 Grzegorz Poloczek, Stacja Biblioteka. Na miejscu 6 Damian Cholecki i Weronika, Chcę. Na miejscu 5 Arkadiusz Band, Tańcz, gdy buzuki gra. Miejsce 4 to Hannes Banda, Zostaw siebie mi. Na miejscu 3 Paweł Siluk Steiner, Na dojczysty brzeg. Miejsce 2 to Bernadeta Kowalska, Jo jest dziołcha. I na miejscu 1 Danuta Wiśniewska, Cenne słowa 3. Bardzo gorąco pozdrawiam wszystkich widzów Listy Śląskich Szlagierów. Życzę oczywiście zdrowia i mówię do usłyszenia już za tydzień. Radiowe notowanie Listy Szlagierowo LSS przedstawił nikt inny jak Marcin Janota. Pamiętajcie, że do głosujących na szlagier Top 10 mamy nagrody. Bilety wstępu na koncert Dzień Matki z listą szlagierową LSS. 30 maja w Chorzowskim Centrum Kultury. Na Kerem to wystąpią takie szlagierowe tuzy jak Mirosław Jędrowski, Duet Karo, Bernadeta Kowalską, Arkadia Bend, Piotr Feszter, Sylwia Drzewiecko, no i Tim Fabian. Sponsorem nagród jest nadawca Radia Fest na 102 FM na Śląsku. Szanowni Państwo, ten koncert na pewno także odbędzie się w innym terminie. Teraz przed Państwem piękny sen duetu Karo Kery to dzisiaj, no niestety, poza top 10. Dzisiaj spokojnie.